Zaczynamy. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem autorem książek i wydawcą, a te podcasty nagrywamy po to, żeby omawiać tutaj oprócz naszych książek także różne ciekawe zagadnienia, które są obecne w rzeczywistości, a także w internecie. I dzisiaj, proszę Państwa, postanowimy powiedzieć o takim coraz silniej zaznaczającym się w różnych wystąpieniach internetowych podziale na naukę i pseudonaukę. To znaczy, jak wiadomo, sieć jest to narzędzie popkulturowe, ono się karmi rozmaitą treścią i ma swoje nieobowiązujące nigdzie indziej formaty, ale pojawiło się coś takiego jak podział na naukę i pseudonaukę i ludzie związani z uniwersytetem próbują lansować naukę na tle pseudonauki. Tak to z grubsza wygląda. Jest to bardzo prymitywne, tak bym określił tę rzecz i to zjawisko. I w zasadzie nie wiadomo, czemu służy, dlatego że najbardziej wyrazistym przykładem będą tutaj osoby, które zaprzeczają, powołując się na naukowe dowody, zaprzeczają istnieniu Wielkiej Lechii. Proszę Państwa, to Wielka Lechia oczywiście jest całkowitą fikcją, natomiast nieistotne jest to, czy ona była, czy jej nie było, bo jej po prostu nie było. Natomiast ważne jest to, dlaczego ktoś w ogóle podnosi kwestię Wielkiej Lechii i dlaczego usiłuje się na tym lansować, powołując się na jakieś fakty uznane akurat za naukowo dowiedzione. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że Wielka Lechia to było coś wymyślone przez... Przerwiemy. Ja tylko przypomnę, że Wielka Lechia była silnie lansowana przez wydawnictwo Bellona, bardzo zasłużone, obecne przez wiele lat na polskim rynku wydawnictwo, które wydawało książki pana Bieszka, aż mniejsza o to, skąd autorowi nogi wyrastają. I było to powszechnie dostępne. Powszechnie dostępne. Czyli było jakieś pozwolenie na lansowanie tej treści, jakże przecież absurdalnej. No więc, proszę Państwa, jeżeli się lansuje taką absurdalną treść, całkowicie nie mającą pokrycia w niczym, a następnie przychodzą ludzie, którzy na podstawie, na tle tego absurdu lansują naukę, czy też to, co za naukę uważają, to ja się głęboko zastanawiam, o co im chodzi. Po prostu głęboko się zastanawiam, o co im chodzi. Dlatego, że to jest fatalne tło, to jest zabieg taki erystyczny i to jest próba udowodnienia czegoś, co dowodu nie wymaga. I takich histerii w internecie jest coraz więcej. One są, jakby to powiedzieć, istotnym kryterium podziału na naukę i pseudonaukę. I teraz pojawia się kolejna sprawa. Co jest zaliczane do pseudonauki? W zasadzie wszystko, co nie zgadza się z oficjalną linią wyznaczoną przez pracowników akademii, którzy zauważyli, że internet jest świetnym miejscem do lansowania się, że jest znakomitym miejscem do promowania swoich publikacji. W zasadzie wszystko, co się w tych publikacjach nie znajduje, jest pseudonauką. Także te rzeczy, które w innych krajach nie są zaliczane do pseudonauki, ale są przedmiotem dociekań i rozmaitych poważnych rozważań, ale akurat o tym polscy uczeni i różni adepci aspirujący do tego, żeby uznawać się za uczonych, nie słyszeli. Proszę Państwa, nie wiemy, co to dokładnie jest pseudonauka. Natomiast pseudonauka, w mojej ocenie, jest to narzędzie bardzo podstępne, to znaczy ono zawiera bardzo wiele prawdy, po czym wmontowane są tam fałsze w kluczowych i istotnych częściach takiego przekazu. I jeżeli sobie taką definicję wymyślimy, to Wielka Lechia nie będzie żadną pseudonauką, tylko zwyczajną bzdurą i narzędziem promocji. Nigdy nie możemy tracić z oczu istotnego, czyli współczesnego kontekstu tych wszystkich zabiegów. Jeżeli ktoś podnosi Wielką Lechię, która w ogóle na nic nie zasługuje, to znaczy, że jego zamiary są nieczyste. To znaczy, że jego zamiary są nieczyste, a granica pomiędzy nauką a pseudonauką przebiega w innym miejscu niż większości ludzi się zdaje.
Zastanówmy się teraz, co to jest nauka, jakie formaty obowiązują w nauce, skoro już wiemy, jakie formaty obowiązują w pseudonauce, tak? Wielka lechia, negowanie pandemii, bądź też plandemii, jak mówią niektórzy, wiara w kosmitów i tego rodzaju rzeczy. No to jakie formaty obowiązują w nauce? No, najważniejszy, który omówiliśmy już sobie na blogu kilka razy, to jest taki format zakładający rozwój, tak? Historia filozofii na przykład, prawda? Czyli mamy zebrane poglądy rozmaitych filozofów i one się kończą, zaczynają się w starożytności oczywiście, a kończą się współcześnie. I wszyscy musimy wierzyć, że pomiędzy tymi ludźmi, którzy żyli w świecie starożytnym, a tymi nam współczesnymi, którzy zastanawiają się również nad rozmaitymi poważnymi zagadnieniami, jest stała i nieprzerwana łączność. Na czym ona polega? Na ciągłym reinterpretowaniu tych samych zagadnień. Czy to w ogóle ma sens? No, moim zdaniem nie ma sensu i nie widzę w tym niczego naukowego, a jedynie próbę potwierdzenia wpływów i władzy tu i teraz, tak? Wpływów jakich? No, tego właśnie nie wiemy, dlatego że widzimy tylko ludzi, którzy konstruują takie formaty, natomiast nie wiemy, kto za nimi stoi. Proszę Państwa, co to jest historia filozofii? To jest coś, co zostało skonstruowane po raz pierwszy w XIX wieku i co w zasadzie stoi w opozycji do źródeł antycznych. Mamy tutaj taką książkę, którą większość z Państwa powinna znać, a przynajmniej raz do niej zajrzeć. I ja zajrzałem do niej bardzo późno, bo dopiero teraz. I to są żywoty i poglądy słynnych filozofów. Czy to jest historia filozofii? Nie, to w ogóle nie jest historia filozofii, dlatego że historia filozofii to jest Diogenes Laertios wyczyszczony z żywotów i poglądów. To jest zastanawiające. Najważniejszy format, jaki obowiązuje w nauce, bo każdy musi pójść na kurs podstawowy na studiach, kurs filozofii, zapoznaje się tam właśnie z historią filozofii, czyli tak naprawdę z niczym. Nie zapoznaje się z zagadnieniami, które są w ogóle warte zapamiętania. Ludzie wychodzą z tego kursu i są tak samo głupi, jak wtedy, kiedy na niego weszli. A zastanawianie się i zapamiętywanie, co który filozof miał do powiedzenia na temat prapoczątków wszystkiego, no nie ma najmniejszego sensu, dlatego że jest pozbawiony wszystkich kontekstów, także tych, w których powstało, może przede wszystkim tych, w których ta myśl się zrodziła. No ale mamy Diogenesa Laertiosa, proszę Państwa. Ja czytam tę książkę z rosnącym zdumieniem. Nie jestem w stanie w ogóle się od niej oderwać, podobnie jak od Herodota. Nie jestem w stanie się oderwać. Jest to pasjonująca lektura, i dzięki niej możemy sobie wyjaśnić wiele spraw, które prawdopodobnie według obowiązujących zasad zaliczone by zostały do pseudonauki. Czytając opracowania na temat historii antycznej, źródeł do historii antycznej, spotykamy się, proszę Państwa, z czymś absolutnie straszliwym. To znaczy współcześni autorzy takich historii antycznych, takich syntez, zajmują się przede wszystkim oceną jakości tych tekstów, które do nas dotarły ze świata starożytnego. To jest niezwykłe. Diogenes Laertios, który wykonał monstrualną pracę, jest nazywany mało zdolnym kompilatorem i mało inteligentnym, albo uwodzicielskim literatem. Wszystko tu jest w tych opiniach po to, żeby zdeprecjonować te jego teksty, a one są wstrząsające z różnych powodów, tylko trzeba do nich przyłożyć właściwą miarę. Co to znaczy właściwą miarę? Proszę Państwa, to znaczy matematyczno-fizyczno, ponieważ uwielbiam to, od razu powiem, w swoich interpretacjach opieram się na takiej bardzo prostej zasadzie, że trzeba do tekstów, które przywykliśmy traktować metodami znanymi z nauk humanistycznych, pomijam, czy nauki humanistyczne w ogóle istnieją, do takich narzędzi, które są wzięte z nauk humanistycznych, musimy to odrzucić i przyjąć inne metody i inne narzędzia fizyczne, ponieważ żyjemy w świecie fizycznym, więc dobrze jest policzyć, ile czego jest w tym tekście i dobrze jest zamienić te jakości, które tu występują, na jakości fizyczne. I to jest bardzo proste, proszę Państwa. Najważniejsze pojęcia w fizyce, albo jedne z najważniejszych, to są moc i praca. I identycznie jest w historii. Tylko my tego nie widzimy, dlatego że to jest bardzo trudno wypreparować z tekstów.
nie tylko antycznych, i na to wskazać, ponieważ to jest, ale nie jest nazwane. Natomiast, proszę Państwa, najważniejszymi problemami w historii jest moc i praca. To znaczy, kto ma władzę, a kto wykonuje pracę. To są dwa zagadnienia kluczowe i od tego powinniśmy wyjść, analizując absolutnie wszystko. To jest bardzo łatwe w przypadku historii antycznej, dlatego że każdy tekst, z którym mamy do czynienia u Diogenesa Laertiosa, i każdy tekst, każdy rozdział dziejów Herodota dotyczy mocy i pracy, czyli skąd się bierze władza i kto wykonuje pracę. To jest najważniejsza rzecz. Proszę Państwa, od czego zaczyna się ten Diogenes Laertios? Ja celowo nie przeczytałem wstępu, prologu do tego, ponieważ nie mam zamiaru sobie zawracać głowy jakimiś zapośredniczonymi, zasugerowanymi informacjami pochodzącymi ze współczesnych, z głowy jakichś współczesnych kompilatorów i rzekomych mędrców. Przeszedłem od razu do tekstu, który zostawił Diogenes Laertios. To się zaczyna od tak zwanych siedmiu mędrców. Ostateczny skład tej załogi, czyli tych wszystkich mędrców, jak podaje Diogenes Laertios, ustalony został w Atenach w czasach, kiedy archontem był tam Damazjas. Ja wczoraj próbowałem znaleźć sobie tego Damazjasa w internecie i nie ma o nim ani jednego słowa. Być może ktoś sprawniejszy ode mnie znajdzie to, natomiast nie wiemy, kiedy ów Damazjas tak naprawdę był archontem w Atenach, no ale wiemy, że był, tak traktuje o tym Diogenes Laertios, i za jego to życia ustalono, kto należy, a kto nie należy do siedmiu mędrców. Oto, proszę Państwa, wiele dziesiątków bądź też setek lat po śmierci owych siedmiu mędrców w Atenach, z których żaden z siedmiu mędrców nie pochodził, ustalane jest, kto może być zaliczany do tej grupy. No to jest bardzo dziwne, podobnie jak liczba tych mędrców, siedmiu, bo zapewne ma to jakieś znaczenie. Ci mędrcy nie należą jeszcze do filozofów, ale oni są sklasyfikowani jako taka grupa, która występuje przed jońskimi filozofami przyrody. Kiedy czytamy ich życiorysy, proszę Państwa, chcąc nie chcąc, doznajemy pewnego szoku, bo nie potrafimy zrozumieć, dlaczego akurat ich zaliczono do siedmiu mędrców. Natomiast jedno nas uderza, to znaczy w każdym tym życiorysie, albo niemal w każdym, pojawia się imię Krezus. Niektórzy żyli przed Krezusem, niektórzy żyli w czasie, kiedy panował w Lidii Krezus, niektórzy żyli po Krezusie. Ten szczegół jakoś umyka interpretatorom skupiającym się na rozważaniach, co też który mędrzec myślał o początku świata, jaki był jego stosunek do bogów olimpijskich. Proszę Państwa, wszyscy ci mędrcy są w jakiś sposób określeni wobec Krezusa. Kim był Krezus, wszyscy wiedzą. Był bardzo bogatym władcą Lidii, kraju w Azji Mniejszej. A dlaczego ten kraj był bogaty? A dlatego, że kontrolował środkowy bieg rzek i strumieni płynących z gór Anatolii, gdzie było pełno złota. No to jak już mamy człowieka, który kontroluje środkowy bieg strumieni, gdzie na aluwiach osadzają się złote drobiny, no to powiedzmy sobie, kto kontroluje ujścia tych rzek i strumieni. No oczywiście Jończycy, Grecy w koloniach na wybrzeżu Azji Mniejszej. W związku z tym relacja pomiędzy miastami Jonii a Krezusem musi być ścisła i silna. No więc jeżeli mamy mędrców i ci mędrcy mają gdzieś tam na zapleczu Krezusa, bądź urodzili się przed Krezusem, ale ich potomkowie mają coś wspólnego z Krezusem, to możemy zasugerować, posługując się logiką i tymi informacjami, że u początku tej grupy, wykreowania tej grupy mędrców, no, stał Krezus, tak? Najbogatszy człowiek ówczesnego świata. I teraz, proszę Państwa, ja chciałbym zacytować fragmenty życiorysów jednego z mędrców. Na samym początku Diogenes Laertios opowiada o pochodzeniu Periandra, tyrana Koryntu, a potem pisze tak. Po pewnym czasie Periander w gniewie kopnięciem zepchnął ze schodów żonę będącą w ciąży i zabił ją.
Uwierzył bowiem w oszczerstwo nałożnic, które potem rzucił w ogień. Syna zaś Lykofrona, który płakał nad matką, zesłał na wygnanie na wyspę Kerkyra. Dopiero kiedy był już w podeszłym wieku, posłał po Lykofrona, aby objął po nim władzę tyrańską. Proszę Państwa, to jest pierwszy postępek jednego z siedmiu mędrców, Periandra z Koryntu. Zepchnięcie żony ze schodów kopnięciem, a następnie zesłanie na Korkyrę do kolonii koryńskiej syna, który płakał po matce. Co dalej robi mędrzec? Arystyp natomiast opowiada w traktacie o rozpuście w dawniejszych czasach, że rozkochana w Periandrze własna jego matka Krateja potajemnie z nim żyła, a i on znajdował w tym zadowolenie. Gdy to wyszło na jaw, stał się srogi dla wszystkich dlatego, że to ujawniono. Najpierw zamordował żonę, potem żył z własną matką, a jak to wyszło na jaw, to się bardzo zdenerwował. Niestety nie wiemy, Diogenes Laertios nie pisze nam, jakie były konsekwencje tego zdenerwowania, ale rozumiemy, że poważne. To znaczy, że ludzie, którzy to ujawnili, prawdopodobnie nie przeżyli. To taka hipoteza badawcza, hipoteza robocza, jak niektórzy mówią. Idźmy dalej. Według informacji Efora, Periander złożył ślub, iż poświęci bogom posąg ze złota, jeśli zwycięży w Olimpii w czterokonnym zaprzęgu. A kiedy odniósł zwycięstwo i nie miał złota, zobaczywszy na pewnej uroczystości bogato wystrojone kobiety, odebrał im złote ozdoby i wysłał je jako dar wotywny. Proszę Państwa, cóż to za tyran, który nie ma złota? To znaczy, że w jego państwie finansami zajmuje się kto inny. On zaś, żeby spełnić obietnicę daną wyroczni, musi okradać poddanych. Mędrzec, jeden z siedmiu mędrców. Skąd wiemy, że człowiek ten nie miał wpływu na finanse własnego kraju? Sam to mówi. Cytuję to Diogenes Laertios. Jego to powiedzenie, nic nie czynić dla pieniędzy, troskę o zysk zostawić tym, którzy zajmują się sprawami finansowymi. No to jest wskazanie wyraźne, że sprawami finansowymi w Koryncie za panowania Periandra zajmował się kto inny. A kto? No zapewne Fenicjanie, albowiem Fenicjan spotykamy wszędzie, w każdym życiorysie mędrców, siedmiu mędrców i nie tylko ich. A Tales wręcz jest nazywany Fenicjaninem, potomkiem Kadmosa, założyciela Teb, który przybył do tych Teb z Tyru. Idźmy dalej. Co tu jest o Periandrze, tyranie Koryntu? Mawiał, że ci, którzy chcą bezpiecznie sprawować władzę tyranów, powinni się otaczać życzliwością, a nie bronią. Pisze to człowiek, który zepchnął kopnięciem żonę ze schodów i współżył z własną matką, a potem terroryzował ludzi, którzy to ujawnili. A własnego syna zesłał na Korkyrę, ponieważ tamten płakał po śmierci matki. Na pytanie, dlaczego się trzyma tyranii, odpowiedział, że niebezpiecznie jest i dobrowolnie ustąpić, i wbrew woli utracić władzę. Czyli był człowiekiem postawionym w sytuacji bez wyjścia. A skoro postawionym, od razu rodzi się pytanie, przez kogo postawionym? Mówił, że dobrą rzeczą jest spokój, niebezpieczną porywczość. Jeszcze raz przypomnę, zepchnął żonę ze schodów ciężarną. Porywczość jest niebezpieczną rzeczą. Zysk jest rzeczą szpetną. Jak się nie ma wpływu na finanse, to rzeczywiście zysk może być tylko uznany za rzecz szpetną, bo człowiek nie ma możliwości osiągania tego zysku. Ale to jest najlepsze. Karaj nie tylko tych, którzy popełnili występek, lecz również tych, którzy dopiero się noszą z tym zamiarem. Skąd Periander wiedział, kto nosi się z zamiarem popełnienia występku? No zapewne ktoś mu o tym donosił, no więc rozumiemy, posługując się logiką, którą zaproponował światu Arystoteles oraz takimi informacjami, rozumiemy, że w państwie Periandra istniała sieć donosicieli, która wskazywała mu, kto ma złe zamiary, które podlegają natychmiastowej penalizacji. Ciekawe. Periander pierwszy otoczył się strażą zbrojną i przeobraził władzę w tyranię. No, to jest dość dziwne stwierdzenie po tym wszystkim, co już zostało powiedziane. Więc proszę Państwa, takie to osoby
zaliczone zostały w Atenach do 7 mędrców. Jak, proszę Państwa, na tym tle wygląda nauka i pseudonauka według tego podziału, o którym mówiłem wcześniej? Ludzie usiłują stworzyć taką sytuację, że na tle bzdury, jaką jest Wielka Lechia, żeby na tle bzdury, jaką jest Wielka Lechia, wybrzmiały ich naukowe hipotezy i dociekania, tak, dotyczące historii. Po czym mamy Diogenesa Laertiosa, którego historycy nazywają albo mało inteligentnym kompilatorem, albo uwodzicielskim bardzo autorem, który sprzedaje nam takie oto rewelacje o jednym z 7 mędrców imieniem Periander. I w powszechnym odbiorze ludzi, którzy przeszli przez kurs historii, nawet na wydziałach historii, ci wszyscy ludzie, już nie mówię o kursie filozofii na wszystkich studiach humanistycznych, z którym wszyscy się musieliśmy męczyć, wszyscy ci ludzie wyglądają mniej więcej jednakowo i każdy ich sobie wyobraża jako mędrców przechadzających się po agorze w słońcu i wygłaszających różne ciekawe sentencje. Proszę Państwa, to wszystko byli gangsterzy walczący o władzę, tak? Bezwzględnie walczący o władzę, a do tego nie cofający się przed niczym. Przede wszystkim zaś rozdzielający władzę od pieniądza. To słyszeliśmy w życiorysie Periandra, więc Periander miał władzę, ale nie miał złota. Obiecał wota świątyni w Delfach, tak, ale ich nie mógł przekazać, dlatego że nie miał złota. To znaczy, że kto inny w jego państwie zajmował się finansami? No możemy tylko przypuszczać, kto. Albo wysłannicy Krezusa, albo Fenicjanie, prawda? Innej możliwości nie ma dla tych, którzy czytali tę książkę, albo czytali Herodot, albo w ogóle interesowali się historią starożytną, to jest dość oczywiste. Jeżeli mamy taki opis, który oddziela władzę wykonawczą od władzy istotnej, tak, i wskazuje, gdzie jest źródło mocy, ono jest w pieniądzu, ono jest albo w miastach fenickich na dzisiejszym wybrzeżu Libanu i Syrii, albo u Krezusa na dworze, tak, i pochodzi wyłącznie ze złota, no to widzimy, proszę Państwa, że te nasze tutaj sugestie, że pojęcia fizyczne bardzo dobrze pasują do opisów historycznych, no nam się tutaj to potwierdza. Widzimy, że to się zgadza. Można oczywiście z tego szydzić, śmiać się i mówić, że nie ma takich rzeczy w tekstach, ale one są. Jeżeli ktoś wskazuje, że żeby złożyć ofiarę świątyni, musi okraść przypadkowo napotkane kobiety, a jest władcą, tak, jest tyranem Koryntu, no to jest dość dziwne. Widzimy więc, że ten początek historii filozofii, bo to jest początek historii filozofii, bez względu na to, co sobie wyobrażali autorzy XIX i XX-wieczni, konstruując swoje absurdalne, rzekomo naukowe schematy zwane historią filozofii, widzimy, że ten początek nie zgadza się z tekstem przekazywanym nam dzisiaj, tak? Że to jest co innego, a co innego jest w tekście źródłowym. I oczywiście można odruchowo albo celowo zdeprecjonować tekst źródłowy, wskazując, że autor miał takie czy inne ograniczenia. Proszę Państwa, wszyscy mieli jakieś ograniczenia. Trudno dopatrzyć się jakiejś chronologii w tych tekstach, dlatego że autorzy, których teksty do nas nie dotarły, a wskazani przez Diogenesa, bardzo różnie datują życie poszczególnych mędrców, ale wszystkich ich określają wobec jednej osoby, wobec Krezusa. Tak? To wszystko jest bardzo różnie datowane. Stąd też wypływa w czasach późniejszych postulat i chęć pisania dokładnej historii, której efektem jest wojna peloponeska Tukidydesa. Natomiast kiedy czytamy sobie o tych 7 mędrcach, do których zaliczany jest Solon na przykład, prawodawca ateński, pochodzący z Salaminy, który na rok przejął władzę, a następnie dokonał różnych reform i z tej władzy zrezygnował, to z pewnym zaskoczeniem dowiadujemy się, że Solon wprowadzał autorskie poprawki w poematach Homera. No co to jest? To jest, kto ma władzę nad przeszłością, ten ma władzę nad teraźniejszością. Diogenes Laertios pisze, że Solon dopisał tam kawałek o tym, jakoby Ateńczycy stali pod Troją,
Ja nie wiem, czy Ateny wtedy istniały, niech mnie ktoś poprawi, bo może rzeczywiście istniały, ale tu jest wskazane, że Solon dopisywał kawałki, które mu pasowały do poematów Homera, a te poematy były w czasach Solona wygłaszane na Agorze, tak? Czyli pełniły funkcję wychowawczą, pełniły funkcję państwowotwórczą, taką jak dzisiaj pełnią media. Proszę Państwa, fascynująca jest lektura źródeł do historii starożytnej, tylko trzeba do nich przyłożyć właściwą miarę, miarę fizyczną. Moc, czyli siła i praca. To są właściwe narzędzia i właściwe pojęcia, z którymi powinniśmy przystąpić do tej lektury, a nie zastanawiać się nad psychologią postaci, jak to czynią autorzy współcześni. I zastanawiać się, kto jest wiarygodny. No, w zasadzie to oni wszyscy są niewiarygodni, dlatego że pisali te swoje relacje wiele setek lat po osobach, które tutaj żyły. Interpretowali pisma, które do nas nie dotarły, zostały gdzieś po drodze zniszczone i wskazywali na to, że każda z tych osób próbowała zbudować jakąś swoją hierarchię myślicieli mędrców i za pomocą tych mędrców uwiarygodnić władzę. I mamy dzisiaj to samo. Po co jest ta filozofia? Po to, żeby za pomocą całkowicie fikcyjnej i sztucznej hierarchii uwiarygodnić jakąś władzę, tak? Tak to wygląda i dzisiaj, żeby zostać autorem, to trzeba, proszę Państwa, poważnym, to trzeba wyartykułować kilka sloganów pochodzących z książek najbardziej uznanych filozofów współczesnych i wtedy człowiek jest uznany za swojego i może pisać i mówić, co chce, a nawet go do telewizji zaproszą. No, jest to ten sam numer, który był przeprowadzony w starożytności i on demaskuje samą metodę, tak? Czyli demaskuje pseudonaukę, która się przebiera w szaty rzekomej nauki. A co to jest nauka? No to są źródła mocy i pracy. To jest nauka, proszę Państwa. Nie chce być inaczej. Myślę, że na tym zakończymy. A do Diogenesa Laertiosa i do Herodota wrócimy przy okazji omawiania następnych mędrców z grupy siedmiu, wskazanych i zadekretowanych przez władzę ateńską w pewnym momencie zapanowania jednego z archontów, którego życiorysu nie sposób dziś w internecie odnaleźć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.